dzieciaki. Witam Was w kolejnym odcinku naszej Akademii. Dzisiaj zapraszam Was na praktykę jogi. Mam nadzieję, że macie sporo miejsca wokół siebie. Poprzesuwajcie swoje meble tak, żebyście w nic nie uderzyli. I zapraszam Was do właśnie takiej wspólnej, rozciągającej, wyciszającej i wspierającej zdrowy kręgosłup jogi. No dobrze, to zacznijmy sobie, stojąc na szerokości bioder. Ręce są wzdłuż ciała i weźmy sobie głęboki wdech. Wdech, ręce idą do góry i zróbmy sobie wydech spokojny. I jeszcze raz wdech. I wydech. I teraz jak zrobimy wdech, to już schodzimy do pozycji skłonu do przodu. Czyli robimy wdech w górę. I schodzimy teraz powoli, kręg po kręgu, głowa zaczyna. Idą powoli nasze plecki w dół. I wyciągamy rączki do przodu, kładziemy nasze bioderka na ziemi i wyciągamy się mocno daleko w górę. Świetnie. Mocno barki w dół, czyli nasza głowa rośnie do góry, wyciągamy pięknie szyję. I teraz robimy pozycję psa z głową w dole, czyli mocno wbijamy nasz prosty kręgosłup między rączki. Już mieliśmy okazję ćwiczyć tę pozycję na jednym z odcinków. Więc na pewno sobie świetnie radzicie. Jeszcze raz w przód, biodra w dół, nasza głowa do góry, czyli pies z głową w górze. I jeszcze raz pies z głową w dole, czyli proste plecy, proste nogi, wbijamy mocno pięty i zostajemy tutaj na dwa oddechy. Świetnie. Teraz nasza nóżka prawa idzie do góry prosta, tyle ile możemy. I wyciągamy ją w przód i stawiamy do wypadu. Świetnie, na pewno sobie świetnie poradziliście. I teraz wyciągamy rączki daleko do boku. Mamy pozycję wojownika. W tym wojowniku wyciągamy nasze plecy do góry, tak samo jak wcześniej. I teraz zabieramy naszą prawą rączką powietrze i przenosimy się w drugą stronę. Robimy piękny skłon do boku. Świetnie. Jeszcze chwilę trzymamy, wyciągamy mocno rękę za siebie, 5, 4, 3, 2, 1 i teraz prostujemy plecy, prostujemy ręce, idziemy na ziemię i prostujemy w tym czasie naszą prawą nogę. Mamy obie rączki wyprostowane, obie nóżki wyprostowane, patrzymy za lewą ręką w górę i zostajemy w naszej pozycji przez jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Z tej pozycji wracamy do psa z głową w dole. Hop. I zmieniamy nogę. Czyli teraz lewa noga idzie nam do góry. Proste kolano. I do przodu hop. Do wypadu. Z tej pozycji wchodzimy do wojownika. Mocno wyciągamy się w górę. I teraz naciągamy lewą rękę. Idziemy w tył. Trzymamy jeszcze chwilę. Mocno wyciągajcie rękę za siebie. Trzymamy 5, 4, 3, 2, 1. I teraz proste ręce idą w dół. Nasza lewa ręka dotyka ziemi. Prostuje się lewa noga. I mocno patrzymy, skręcamy się, patrzymy za prawą ręką. Trzymamy jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie! To jest bardzo trudna praktyka. Bardzo dobrze sobie radzicie. Wchodzimy do psa z głową w dole znowu. Do psa z głową w górze. Świetnie. Pies z głową w dole. I teraz podchodzimy do naszych rączek. Hop, hop, hop. Staramy się mieć proste kolanka. I wyciągamy się w górę. Świetnie. Zróbmy sobie jeszcze teraz znowu głęboki wdech w górę. Schodzimy znowu w dół. I teraz w tej pozycji chciałabym, żebyśmy przeszli do przodu, położyli znowu nasze biodra w dół i teraz spojrzeli za prawe ramię i za lewe. Świetnie. Teraz usiądźmy sobie na piętach, wyciągnijmy ręce mocno do przodu i skręćmy teraz nasze ręce, idą w prawą stronę daleko, zostawiając nasze pośladki na piętach. I w drugą stronę to samo, czyli mocno wyciągamy boki naszego ciała. Świetnie.
i znowu do środka i wchodzimy na nasze stópki, mamy zgięte kolanka, mocno prostujemy kolana, podchodzimy do nóżek i wchodzimy w górę. I na koniec, żeby ustabilizować nasz oddech i poćwiczyć trochę równowagę, robimy sobie pozycję drzewa, czyli jedna noga na drugą, mocno proste kolano trzymamy i ręce idą nam do góry. Trzymamy, dwa oddechy robimy, staramy się utrzymać równowagę. I na koniec zmieniamy nogę, czyli druga noga nam się prostuje, naszą lewą nogę zakładamy na prawą i znowu trzymamy równowagę, żebyśmy się nie przewrócili. I ręce idą do góry i robimy dwa wdechy. Świetnie! Bardzo dobrze sobie poradziliście. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i żebyście sobie sprawdzili, co było w poprzednich, jeśli któryś ominęliście. Więc zapraszam Was na media społecznościowe Telewizji Mazowsze i widzimy się w przyszłym tygodniu. Pa!